Ja na początek chciałem przeprosić, bo tam w konspekcie jest błąd w tule. Nazwisko Elisa jest napisane, nie wiem, czy to jest z mojej winy, czy z winy organizatorów. W każdym razie oczywiście chodzi o George Elisa. Ale w konspekcie było dobrze. W konspekcie było dobrze, czyli chyba organizatorzy jednak się powinni. Kilka słów dosłownie powiem o bohaterze tego wystąpienia. George Elis urodził się 11 sierpnia 1939 roku i tylko w Dublu. Jest matematykiem, kosmologiem, pracował w kilku ośrodkach naukowych, a obecna jego afiliacja Wydział Matematyki i Matematyki Stosowanej w Uniwersytecie w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Zanim krótko podam zasadnicze ideę zgłoszoną tutaj w tytule wykładu. Czynny? Nie medyk. Słucham? Czynny? No, cały czas wybiorany jest. Zanim właśnie przytoczę główną ideę w zgłoszonym temacie, to chciałbym powiedzieć o pewnych etapach jego twórczości naukowej, a było ich kilka. Zaczęło się od kosmologii przyrodniczej, to był przełom lat 60-70 minionego wieku, czas jego współpracy ze Stephenem Hawkingiem głównie. I tutaj głównym owocem tejże współpracy, tej działalności były słynne twierdzenia o osobliwościach, według których niezupełność geodezyjna jest wewnętrzną, globalną własnością czasu przestrzeni, a nie jedynie wynikiem nałożonych założeń idealizacyjnych. Drugi etap, bardziej samodzielny już, można powiedzieć najbardziej autorski w twórczości Elisa, to program tzw. kosmologii obserwacyjnej, który jest główna publikacja, dosyć długa. W 1985 roku Schertz uważał, że istnieje coś takiego jak idealna obserwacja astronomiczna czy kosmologiczna, bo tak ją nazywał, która pozwala nam, czy dostarcza nam informacji, na podstawie których w sposób jednoznaczny możemy określić geometryczną strukturę czasoprzestrzeni. Jeżeli chodzi o klasyczną kosmologię relatywistyczną opartą na ogólnej teorii względności, to wiemy, że geometryczna struktura czasoprzestrzeni w tych modelach Friedmanowskich na przykład jest opisywana przez metrykę Robertsona Walkera, ale przy założeniu, arbitralnym, zewnętrznym założeniu symetrii sferycznej dotyczącej rozkładu materii we wszechświecie. Tutaj mielibyśmy do czynienia z sytuacją, że owe idealne obserwacje astronomiczne dostarczają na tyle wielu wiadomości, że taką geometryczną strukturę moglibyśmy wyznaczyć bez żadnych dodatkowych założeń idealizacyjnych. I dlatego być może ona została nazwana idealną obserwacją astronomiczną. Innymi słowy mówiąc, Elis postuluje istnienie tzw. naturalnych współrzędnych, czy naturalnego układu odniesienia, trochę analogicznie do istnienia naturalnych jednostek, zwanych jednostkami plankowskimi, które jak wiemy budowane są w oparciu o stałe fundamentalne przyrody, prędkość światła, stałą Plancka, stałą grawitację, niektórzy jeszcze włączają w to stałą Boltzmana. Trzeci etap jego twórczości to filozofia kosmologii, gdzie się zajął takimi zagadnieniami jak kryteria stabilności modeli kosmologicznych, weryfikowalność założeń idealizacyjnych w kosmologii i wiele innych. Czwarty, relacje pomiędzy nauką, filozofią i teologią. I wreszcie piąty, właśnie z tego obszaru dzisiaj będzie ten referat. Nie wiem, czy w sposób uprawniony uczciłem tę jego działalność filozofią fizyki, które zajmuje się emergentną strukturą wszechświata. Przyniosłem tutaj jego książkę, którą napisał razem z Nancy Murphy, to jest obecny jego najbliższy współpracownik. Moralna natura wszechświata, kosmologia, teologia i etyka. Ta twórczość ostatnia Elisa wpisuje się w szerszą twórczość innych wybitnych przedstawicieli współczesnej filozofii, teologii, także kosmologii, którą twórczość możemy zatytułować wspólnym tytułem Działanie Boże w świecie. Tutaj przytoczyłem kilka tytułów, kilka nazwisk: Arthur Peacock, William Stegel, Robert Russell. Ta ostatnia rzecz to jest, to się tutaj przyniosło na pokazania. Watykan w 1995 roku wydał taką zbiorówkę, gdzie prace na ten temat są publikowane. Idea wszechświata kerotycznego, oczywiście ja tam wyjaśnię, o co tutaj bliżej chodzi, natomiast ona pojawiła się w kontekście obrazu świata, który byłby według Elisa
pewnego rodzaju syntezą łączącą w całość koncepcję naturalnego porządku, a więc kosmologię, z koncepcją dobrego życia, etyka i teologia. W jednej z tych książek powołał się na Stefana Turnina, który nazwał średniowieczny obraz świata kosmopolis, czyli pewną harmonią pomiędzy porządkiem niebios, kosmosem oraz porządkiem spraw ludzkich polis. Turnin uważa, że rozwój epoki nowożytnej oznaczał koniec tego średniowiecznego kosmopolis, przytaczał liczne tam powody tego stanu rzeczy, także natury historycznej, takie jak wojna 30-letnia czy natury obyczajowej. Ennis chciałby do niego powrócić, uwzględniając współczesny dorobek różnych dziedzin ludzkiego poznania. Jeżeli chodzi o tę jedność świata, czy syntezę świata, to osiąga ją Ennis poprzez dwa ważne fundamenty. Pierwszy to jest hierarchiczna, emergentna struktura świata. Co to takiego jest? Hierarchiczna struktura układów złożonych jest reprezentowana przez różne poziomy organizacji funkcjonowania układu. Wyższe poziomy hierarchii otrzymuje się przez tak zwane gruboziarniste uśrednienie opisu poziomu niższego. Polega to na tym, że pomijamy pewne parametry układu, które są ważne na niższych poziomach, z punktu widzenia wyższego poziomu są mniej ważne. Wyższy poziom jest, można powiedzieć, makroskopową reprezentacją poziomu niższego poprzez pomijanie subtelności struktury mikroskopowej układu. Hierarchiczności poziomu w strukturze układów, czyli można powiedzieć tej hierarchii ontologicznej, odpowiada hierarchia poziomów wyjaśnień, czyli teorii. I teraz właśnie ten porządek emergentny, który zakładał Ennis we wszechświecie, polega na tym, że na wyższych poziomach organizacji układu pojawiają się własności nowe i nieredukowalne w stosunku do własności poziomu niższego. Analogicznie dotyczy to teorii. Pomiędzy własnościami, chociaż one są nieredukowalne poszczególnych poziomów, istnieją jednak relacje, których dotyczy pojęcie superweniencji, rozumiane w ten sposób. Własności wyższych poziomów superweniują na własnościach poziomów niższych, jeśli częściowo są przez nie konstytuowane, ale bezpośrednio się do nich nie redukują. Na przykład procesy psychiczne superweniują na procesach neurologicznych, zasady moralne superweniują na własnościach psychologicznych czy socjologicznych. Tutaj Ennis podał w tej swojej książce poziomy emergentnego porządku w biologii. Akurat taki przykład sobie wybrał. Mamy tutaj trzy poziomy, poziom komórki, organizmu i biosfery. Każdy z tych trzech poziomów rozbity jeszcze jest na trzy podpoziomy. Oczywiście każdy z tych poziomów niższych, każdy z tych poziomów wyższych jakoś superweniuje na elementach poziomów niższych. Drugi ważny fundament jego tej wszechświata krytycznego to podwójne rozumienie przyczynowania, czy istnienie podwójnej przyczynowości, tak zwanej bottom-up, czyli od dolnej, i top-down, czyli od góry. Tak to rozumiem. Jednym z narzędzi, które Ennis wykorzystał w rekonstrukcji obrazu świata, jest odwołanie się do struktur emergentnych z różnych poziomów organizacji świata. Struktury bardziej podstawowe leżą u podstaw funkcjonowania struktur wyższych poziomów poprzez tak zwane przyczynowanie oddolne, bottom-up. Natomiast wyższe poziomy wpływają na procesy poziomów niższych przez przyczynowanie odgórne do top-down. Tutaj może jeszcze to mało potrzebne, Ennis odróżnia dwa typy tego przyczynowania odgórnego. Mówi o tak zwanych efektach przyczynowania top-down i działamy, jeżeli chodzi o przyczynowanie top-down, ale to może jest nieistotne. Tutaj podaję taką klasyfikację nauk, oczywiście to nie jest żadna pełna klasyfikacja nauk po pierwsze, ani nawiązując tutaj do tego, co mówił pan profesor Jotkowski, mamy tutaj po lewej stronie, z lewej strony, znaczy ta lewa gałąź to są nauki przyrodnicze, z prawej strony to są nauki humanistyczne, nie chodzi nam tutaj o żadne opisowanie natury tych nauk. Natomiast chodzi o to, że te nauki dotyczą nauki humanistyczne, które są po prawej stronie tego zgałęzienia, zajmują się celowym działaniem związanym z ludzką wolnością czy intencjonalnością. Natomiast nauki przyrodnicze, lewa strona, zajmują się zjawiskami przyrodniczymi. Natomiast ważne tutaj jest coś innego, że obydwie te gałęzie mają jeden rodowód, mają jedną genealogię, którą stanowią nauki ścisłe: fizyka, chemia i biologia. Tutaj on podaje jeszcze jeden schemat, który jest prawie taki sam jak ten, natomiast jest jeszcze taki daszek, takie zwieńczenie, mianowicie na środku, na samym szczycie tej hierarchii jest teologia, która zarówno jest pochodną nauk przyrodniczych, jak i pochodną nauk
humanistycznych. Jensowi właśnie chodzi o taki obraz świata, w którym byłaby jedność naród, zarówno tych na samym dole, na najniższych poziomach wyjaśnień złożonej rzeczywistości, jak i na tych najwyższych, a więc tam, gdzie jest etyka, kosmologia, także teologia, której tutaj powiedziałem, nie ma. I teraz już przechodząc do samej idei Wszechświata Kometycznego. Ta idea pojawiła się oczywiście najpierw w teologii, teotyce i etyce. Jedno z podstawowych pytań teotyce: dlaczego Bóg, choć jest wszechmogący, nie zapobiegł istnieniu zła, zarówno fizycznego, jak i moralnego, fizycznego, czy w postaci różnego rodzaju kataklizmów, chorób, a także śmierci człowieka i moralnego, czyli grzechu, zła moralnego. Teraz odpowiedź teotyce i chrześcijańskiej, czy teologii chrześcijańskiej jest taka, że właściwie Bóg zapobiegł złu, ale uczynił to w sposób odpowiadający podstawowej charakterystyce jego bytu, czyli, tak mówiąc nieco opisowo, brak jakiegokolwiek nacisku, presji na stworzenie, pozostawienie mu całkowitej swobody odpowiedzi Stwórcy, nawet jeśli miałoby się to dokonać za cenę samopoświęcenia, ofiary, cierpienia i w końcu śmierci Boga. I dlatego Bóg, mówią chrześcijanie, zapobiegł złu w Chrystusie, który przez uniżenie, będąc Bogiem oczywiście, przez uniżenie, wyniszczenie i kenozę przywraca pierwotne piękno stworzenia. Analogiczna uwaga dotyczy etyki kerotycznej, czyli etyka kerotyczna to taka, której podstawową przesłanką jest idea samopoświęcenia się. Na tej przesłance, czy z tego podstawowego założenia wyprowadzamy wszelkie inne tezy takiej etyki. Tak jest w teologii, teotyce, natomiast to, co nas teraz interesuje, do czego dochodzimy, idea kenozy w przyrodzie. Otóż generalnie, może zacznijmy od cytatu właśnie z tej książki, którą tutaj przyniosłem. Jeśli przyjąć paradygmat Bożego działania w świecie, który dla chrześcijan został zrealizowany w życiu Jezusa, to powinniśmy oczekiwać, że moralny charakter tego działania będzie manifestował się również na najniższych poziomach emergentnej struktury wszechświata. Istotną zaś cechą Bożego działania jest samopoświęcenie się kenoza. To znaczy, generalnie teza jest taka, że owa kenotyczność, czy kenotyczne zachowanie się Pana Boga, ponieważ jest on jakby na samym szczycie całej tej struktury bytów, powinno nawet manifestować się na poziomie cząstek elementarnych, świata fizyki, chemii, biologii, no już nie mówiąc zjawisk psychicznych czy moralnych, bo to jest oczywiste. I teraz wybrałem dwa przykłady z tej opozycji kenotyczności w przyrodzie. Uważa, że nieoznaczoności kwantowe i indeterminizm zjawisk mikroświata to przejaw kinetycznego działania Boga na poziomie subatomowym. Za chwilę przytoczę cytat na następnej stronie, który miał być rzekomą ilustracją tego stanowiska. I echa kenozy w biologii, przemianie organizmów, który śmierć umożliwia ponowne wykorzystanie ich najmniejszych składowych, taki biologiczny recycling, do powstania długiego łańcucha kolejnych istnień. I teraz powiedziałem te dwa cytaty, najpierw na temat indeterminizmu zjawisk mikroświata. Prawa fizyki okazujące prawidłowości w funkcjonowaniu świata winny zawierać pewną otwartość, tak to nazywa, tak by możliwa była związana z wolnością moralność pojawiająca się na wyższych poziomach struktury energetycznej. Oczekujemy więc takiego sformułowania praw przyrody, by z jednej strony pozwalały na deterministyczny opis zjawisk świata makro, a więc do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a z drugiej strony dopuszczały istnienie tzw. przyczynowych dziur na poziomie świata mikro. Owe te dziury przyczynowe miały być rzekomo sygnałem takiej otwartości w sformułowaniu praw przyrody, które w ciągu kolejnych emergentnych, pojawiania się kolejnych emergentnych własności na poziomie moralnym zamanifestują się wolnością człowieka. I drugi cytat z tego obszaru biologii. Pytanie, czy obecność śmierci jest konieczną cechą? Czy mógłby istnieć wszechświat, w którym jest życie, ale wszechświat bez cierpienia, bólu i śmierci? Argumentacja antropologiczna wskazuje na to, że życie jest skutkiem subtelnych dostrojeń, a nie czymś, co z oczywistością wynika z natury zjawisk przyrody. Subtelne dostrojenia, czyniące życie możliwym, z wielkim trudem odbierają ofensywę zupełnie innych możliwości. Chociażby to, że życie jest skutkiem zupełnie przypadkowych działań.
Zatem wydaje się, mało prawdopodobne istnienie wszechświata wraz z życiem, ale bez śmierci żywych organizmów umożliwiającej długotrwały recykling podstawowych materiałów. To też coś na plusowe parametry. Teraz już kończąc, możemy powiedzieć tak, że każda dyscyplina naukowa jest kompletna w odniesieniu do zjawisk z odpowiadającego jej poziomu rzeczywistości. Podejście redukcjonistyczne, które dopuszcza uszczelnianie to oddolne, prawda? Że własności poziomu wyższego jesteśmy w stanie w sposób całkowity wyjaśnić przez odwołanie się do procesów poziomów niższych. Natomiast tutaj Ellis uważa, że istnieją pewne aspekty rzeczywistości, które domagają się spojrzenia z punktu widzenia całej struktury świata i dopuszczają przyczynowanie to odgórne. I jeszcze jedno zdanie, świadectwem tego przyczynowania odgórnego są tak zwane problemy brzegowe, które pojawiają się na wielu poziomach struktury energetycznej świata, a więc o życiu możemy mówić na poziomie struktur chemicznych, biologicznych, także jest problem życia w kosmologii. Ja chciałbym właściwie już zakończyć na tym, tylko jedno jeszcze do powiedzenia. Wydaje mi się ważne, bo Ellis jest to kosmolog, który ma poczesne miejsce w ogóle w kosmologii. Jest to wybitny uczony, nikt nie ma co do tego wątpliwości. Jest także wybitnym i filozofem, i teologiem. Dostał w 2004 roku nagrodę Templetona, to jest nagroda, która wyraża pewne uznanie dla jego twórczości. Jest też, co jest może bez znaczenia, kwakrem, czyli protestantem, członkiem Towarzystwa Religijnego, które akcentuje bardzo mocno wewnętrzne oświecenie łaską Pana Boga. I trochę mnie samego dziwiło, że, ponieważ interesowałem się trochę jego filozofią kosmologii czy kosmologią, że jakby na tym etapie swojej twórczości doszedł do tego typu rozważań. Ja nie powiedziałem tego dlatego, że jakoś się identyfikuję z tym, tylko po prostu mnie trochę to właśnie zdziwiło, że akurat tego typu zagadnienia on w tej chwili bardzo mocno eksponuje. Dziękuję. Mamy 5 minut czasu na dyskusję. Jeśli można jedno pytanie, ponieważ wcześniej mowa była o pewnej hierarchii emergentnej, o suwerenicji, a potem o przyczynowaniu odgórnym do. Jak się do siebie ma ta emergencja, suwerenicja i to przyczynowanie odgórne? Czy on gdzieś pisze o jakichś wzajemnych relacjach, czy też nie, bo to było na godzinie opisane. Znaczy on o tym pisze, tylko że to przyczynowanie oddolne dla niego, czyli to jakby bottom-up, jest związane z determinizmem, prawda? Zjawisk, że potrafimy w sposób deterministyczny jakby opisać zjawiska poziomów wyższych poprzez odwołanie się do tych poziomów niższych. Natomiast to... Odgórne nie utożsamia suwerenicję. Nie utożsamia. Nie utożsamia suwerenicję. Ja miałam na myśli to właśnie może tutaj tęczyka, prawda? Że tego holistycznego rozumienia świata, prawda? Jako całościowego, że możemy oczywiście i stąd się pojawiają nauki, że ona każda w swoim obszarze ma swoje miejsce dzięki temu oddolnemu przyczynowaniu. Natomiast pojawiają się nowe, ciekawe rzeczy, kiedy spojrzymy na układy z punktu widzenia całości. Dziękuję. Krótkie pytanie pan doktor Bylic, a później Wojciech. Pan Bylic miał taki cytat na temat tego, jak chrześcijaństwo postrzega działanie Boga w świecie, że to działanie ma charakter kanotyczny, czyli że Bóg nigdy tam nie stara się jakoś na tę przyrodę wpływać, że on tak chce ją tak zostawić samą sobie, żeby tam nic nie wymusza, stara się nie wymuszać. To jest, o ile się nie wiem, dziedzictwo filozofii Whiteheada. Nie wiem skąd Whitehead czerpał taką ideę. I chodzi mi o to, czy to znaczy, że tutaj nie ma jakichś możliwości cudów, no bo jak Jezus chodzi po wodzie, czy przemienia wodę w wino, wodę w wino. To tutaj to nie jest aż takie nieprzymuszające działanie. To jest tradycyjne chrześcijaństwo. To jest ta idea opisana w Piśmie Świętym, prawda, że tam Adam Ewa zgrzeszyli, no to Pan rozbawił chcecie, proszę bardzo. To wymuszane przez Boga w Piśmie Świętym wielokrotnie, wiele przykładów można znaleźć. Chciałbym tylko powiedzieć, bo tutaj ten aspekt kanonicznego zachowania Pana Boga, który się zaczął właśnie od tej sceny z Rai, prawda, skończył się na krzyżu, to może nie jest do końca tak, że Pan nie wymusza.
jedynymi wiązami, jakimi nas pociąga, jest miłość. Prawda? Było napisane, jest napisane w Piśmie Świętym coś takiego. Natomiast czasami tak. Ogień siarki też był to sposób. Dobrze, ale to z miłości. Nie, to jest miłość. Potopił wszystkich włączeń, bo on też ja znowu chciałem nawiązać do tematu tego odgórnego przyczynowania, bo dla mnie jest to coś takiego dosyć tajemniczego. W kontekście zwłaszcza takiej formuły na emergencję Dawida Bohma. Mianowicie Dawid Bohm zauważył, dlaczego prawa poziomu wyższego nie dają się sprowadzić do praw poziomu niższego. Ponieważ zachowanie układu na tym poziomie wyższym może zależeć od pewnych cech struktury, które z punktu widzenia poziomu niższego są przypadkowe. Które po prostu poziom niższy nie odróżnia ich od przypadkowych, a one są nieprzypadkowe ze względu na prawa górne. I wtedy bez, to jest taki, można by powiedzieć, redukcjonistyczny emergentyzm. No więc, natomiast, więc takie przyczynowanie do góry jest zrozumiałe, natomiast nie bardzo rozumiem, na czym miałoby polegać przyczynowanie. Jacku, w taki sposób, żebyś nie zrobił czasu po przełożeniu na swoim przełożeniu. Dobrze, czyli po pojęciu. Ale to takie pytanie. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że układ złożonych, tak? Czyli takich, które zachowują się tak, że układ złożony jest po prostu sumą ich części, a więc na wyższym poziomie pojawiają się nowe rzeczy. Natomiast jeszcze o jedną rzecz odpiszę, że te nowości na wyższych poziomach pojawiają się także ze względu na to, że układ z wyższego poziomu w inny sposób też reaguje na otoczenie, czy funkcjonuje, czy inne są w ogóle dane wprowadzane do tego systemu ze środowiska. Może ostatnie pytanie, profesor Wielkowski. Mnie zainteresowało twierdzenie, że według mnie chyba z nas znaczy tam razem, oni nie wierzą w to, że świat może lepiej istnieć bez śmierci. Jeżeli on jest fakrem, to on takie rzeczy, co on nie czytał objawienia świętego Jana, że śmierci już nie będzie. I że cierpienia nie będzie, że wszelka łza będzie otarta. Może oni faktycznie nie mają śmierci. Mają, to jest radykalne ugrupowanie protestanckie. Tak, dosyć radykalne. Ale może on jest w świecie, prawda? W świecie jest inaczej. Dobrze, dziękuję bardzo.